Drużyny z Oświęcimia jest Kevin Konstantin. Drużyny już pod swoimi bramkami. Ostatnie, że on tutaj będzie miał duże znaczenie, to spotkanie będzie miało duże. Zawodnikiem GKS-u. No i krążek rzucony. Kalan. Wykorzystali Oświęcimianie to na zmianę. Kalan. Katowice, teraz szansa na szybką akcję. Stiepanow z prawej strony. Krążek do Stiepanowa. Nie zdążył się przemieścić. Clark Sanders. Czujne to podanie, takie w tempo. Stiepanow nie zastanawiał się, przymierzył i Sanders bezradnie tylko odprowadził krążek wzrokiem. I mamy otwarcie wyniku dla GKS-u Katowice. Jedno podanie otworzyło drogę do bramki Replast Unii Oświęcim. Od razu go odzyskał i z prawej strony Kowalówka ma Koblara. Kowalówka wrzucił ten krążek, duże zamieszanie, jeszcze próbował tam szukać tego krążka Koblar. Cały czas walka przy bandzie, teraz Oświęcimianie, Trandin, jedno kółeczko, dobrze Trandin do Przygockiego, ten nie zastanawiał. Unii udało się wyjaśnić sytuację, ale tylko na chwilę, bo jeszcze Gieksaj, dobrze środkiem, przedziera się Pasiut, tym razem widz domaga się faulu. McKenzie ma z drugiej strony Szerbatowa, McKenzie, ale prosiło się, żeby nie chciał rozegrać i już z drugiej strony akcja parkanem, ależ mógł teraz dobić ten strzał Rotla. Brule, dobry zwód. Brule już w tercji GKS-u. Gilbert Brule, był tam Szerbatow, ale nie do... Na drugą stronę do Oriechina. Oriechin do Zatki. Zatko, czy zdecyduje się na uderzenie? Zasłonięty Szymbok, ale... Z Katowiczanie. Zablokował Glenn i teraz słupek w bramce Oświęcimian. Kolejna groźna akcja. Teraz już Szerbatow. Szerbatow zbliża się do bramki GKS-u. Szerbatow i jest bramka! Szerbatow. Bardzo cieszy się ten zawodnik. Dzisiaj miał wiele strat i nie mógł zawiązać jakiejś akcji. Nie mógł dojść do strzału, a więc sam wziął sprawy w swoje ręce. Pojechał na bramkę. Do Glena. Glen do boku. Jest Da Costa. Da Costa potrafi uderzyć. Pokazał w ostatnich meczach, że no nie wyszedł ten schemat Oświęcimianom i kontra Katowic. Groźnie Pasiut. I w osłabieniu blisko GKS Katowice do Brule. I już Fraszko na lodzie. Znów pusta bramka. Jak tego nie trafił McKenzie? Sytuację na Oświęcimianach. Kalan. Luka Kalan holuje krążek. McKenzie. Znów najeżdża na bramkę. McKenzie. Dobrze odbijakiem. Szymbok do przodu. Teraz wpadł na... Kalan. Dobrze do Brule. Brule! Ale interwencja Szymbocha. KS-u. McKenzie czeka na podanie. McKenzie na niebieską. Pretnar. I jest bramka. Tam jeszcze chyba Brule dotknął tego krążka, bo on się najbardziej cieszy. Pretnar w swoim stylu wrzucił krążek na bramkę i chyba Brule tam jeszcze zmienił tor lotu krążka i to jemu zostanie zapisana ta bramka. Unia wychodzi na prowadzenie 2-1. Teraz błąd Sandersa, może skończyć się bramką. Teraz padł jeszcze na Sandersa, jeden z obrońców. Glenn, Brule, odbity gdzieś tam krążek. Jedynej bramki dla Katowic. Teraz Sanders na posterunku, próbował jeszcze tymi zawodnikami. Teraz Zatko na lodzie. Dobrze teraz Katowice i w doskonałej... Stiepanow wyłożył krążek przed bramkę, ale teraz chyba udało się założyć zamek. Stiepanow prosi o krążek, ale Fraszko sam oddał i zdenerwował. Starzyński wywalczył krążek, Da Costa podał do Oriechina, Oriechin i jest bramka. Da Costa świetnie obsłużył Daniła Oriechina i mamy trzecią bramkę dla Unii Oświęcim. Taka senna ta akcja zaczynała się i doskonale wypatrzył Oriechina Teddy Da Costa i gospodarze prowadzą już dwoma bramkami.
Teraz Katowiczanie, Fraszko z lewej strony, nie, ma Stiepanowa, ależ popisał się Fraszko akcją z lewej strony. Myślałem, że będzie podawał do Stiepanowa, ale on kolejny raz tutaj z lewej strony. Katowiczanie często próbują indywidualnie, solowo rozstrzygnąć tę sytuację i Fraszko popisał się pięknym golem. Mamy już 3-2. Lewy Bulik, zobaczmy. Katowiczanie. Mocny strzał i otarł się tam o słupek. Rotla, dobre podanie. Wzdłuż linii niebieskiej, nie złapał tego krążka Sanders i bliski tam był. Był tu Da Costa, Garszyn, dobry zwód, Garszyn, ale nie ma gola. Sprytnie Pasiut, czy odda strzał Pasiut, kapitan Dieksy podał na prawą stronę do Fraszki. Fraszko, nie wiem, minuty 10 do końca. Michalski, no prawie tutaj szpagatem bronił. Nie mogą Katowiczanie odebrać krążka Unii. Teraz podanie przed bramkę, Garszyn i chyba przypieczętował zwycięstwo. Garszyn tą bramką na 2 minuty 8 sekund przed końcem meczu. 4-2 dla Replastu Unii Oświęcim. Pasiut, Transila przed bramkę i wydawało się, że oszukają Katowiczanie Sandersa. Unia wygrywa, Da Costa, krążek posłany w stronę bramki. Garszyn najlepszym zawodnikiem, upominki.